Split Second Velocity, epizod 9, dzień 2. Dobra, zobaczmy, ile mam... Wow! 5 rywali do odblokowania tego wyścigu dodatkowego, aż jestem ciekaw, co to będzie. Anyway, mamy eliminację oraz przetrwanie. Coś mi mówi, że... Chociaż nie... Nie skiepściłem sprawy, gdyż eliminacja jest prawdopodobieństwo, że będę powtarzał. Tak to było wczoraj z tym wyścigiem w kanionie. Oraz pustynny bieg, przetrwanie. Może... Weźmiemy trochę wybuchających beczek na dzień dobry. Temu panu już dziękujemy za ciężki. Może teraz tego weźmiemy sobie na tapetę. 530. Ale kolor to mu na pewno zmienię. Czarny... zielony wygląda nawet spoko. Aczkolwiek... Za niebieskim jakoś specjalnie nie przypadam. Dobra, ten może być. No i dobra, na początek... Trochę tirów. Trochę przetrwanie właśnie. Potem eliminację. Ale przede wszystkim chcę sprawdzić, jak to auto się prowadzi. Gdyż ma, jest ono całkiem podobne, jeśli chodzi o wygląd, co do Hanzo FX350, z tego co pamiętam, we wczorajszym dniu dobrze się prowadził. Mam do zdobycia 150 tysięcy punktów, to też będzie to trochę wyzwanie. Zatem nie czekajmy z tym. Standardowo 45 sekund. I chyba kolega nie prowadzi się aż tak dobrze jak Hanzo. Chociaż może... Może jednak... Nie skreślajmy tego auta już na nic. Dobry, dajmy mu szansę! Trzeba myśleć pozytywnie, jak to zawsze mawiam! Powiało grozą. Tutaj panowie się rozbili. Okej, okay, już mam ciąg trzech wyprzedzeń. Ała. Rozogi śledzie! Boże, czuję się jakbym grał teraz, nie wiem... W Science Row albo coś. Jechał jakimś opancerzonym wozem i tak... się wdupił jakiś pojazd ruchu cywilnego! Nie wiem skąd porównanie do Science Row, ale spoko. Łapeczka! Kombo utracone. Oczywiście, to się musiało stać. Po czemu by nie? Ale anyway. Wow, dopiero piąte miejsce. 60 tysięcy! Okej, okay, 8,5. Au, zaboli! A nie zabolało! Tutaj wyprzedzamy po wewnętrznej. Okej. Okay. Wow! Boże, ja miotam tymi! Au! Dobra, jeszcze 20 sekund. Tych beczek jest coraz więcej! To też robi się nie za ciekawie. Ała, to zaboli! A temu koledze nie wiem, co się stało! Cię. Dobra, 5 sekund, zaraz będzie nagła śmierć. Chociaż może... Aaa, nie zdążyłem. Dammit! No i co teraz? Tam... Uuu! Nie, naprawdę, ja strasznie niszczę te samochody. Te żółto-czarne. Chłopaki, sorry, jestem z wami tak naprawdę! Ej, czekajcie, może się uda? Tylko... Okej, teraz przebić się do przodu. Jeszcze jeden! Dobra, tarcza! Boże, tak bezczelnie się nimi posługuje. Nie... Ciak! Boże, przetrwałem w trybie nagłej śmierci! Nie wierzę. Same czerwone beczki, ja tu lawiruję. Ej, to była swego rodzaju taktyka, nawet wam powiem. Wiecie, że nie śpieszę się, czekam na odpowiedni moment, żeby przyspieszyć i wyprzedzić tira. Okej, okay, kolejny tor odblokowany w szybkiej grze. Miło mi to słyszeć. Duża ilość ciężarówek przyznana w czasie nagłej śmierci w trybie przetrwania. Wow! Nawet za to achievement? Nie no, cieszę się. Ogólnie tak właśnie lubię achievementy w grach. Tak wam powiem dodatkowo i... A nie, auto dopiero zostanie odblokowane w drugim wyścigu. Jeszcze 50 kredytów. No to co?
Jeszcze 5 aut właśnie do rozbicia. Zatem elektrownia, eliminacje. Tak się zastanawiam. A niech się sprawdzi w warunkach naprawdę bojowych. Dam mu właśnie ten kredyt zaufania. Oby go wykorzystał. Okej, tutaj wszystko jasne, ładnie, wszystko elegancko. No i jedziemy. O, w ogóle ten Hanzo FX350, który jechałem wczoraj, to startował tuż przede mną. Jak miło. Ale czekajcie, powiem wam, że... Ej, to chyba nie był zły wybór właśnie wziąć właśnie tego Cobretti. A może bym tak... A nie, póki co nie muszę jeszcze nikogo wyprzedzać, także jest gicior. Ała. Nie po ścianie, odszczep się od tej ściany. Tups! I... Ilu? Trzy? Okej, okay, pokaż siły. Zajmujesz drugie miejsce, czyli... Wow, cztery złomy. Ładnie, ładnie. O, o, o! A tam chyba ktoś daleko jest strasznie. Okej, okay, teraz już chyba będę miał pewność, że... zakwalifikuję się do dodatkowego wydarzenia! Dobra, jest... Oła! Kurde, a już miałem pojechać właśnie tym kominem. Dobra, spokojnie. Kula? Nie, kula nie poleciała. Ale tutaj z drugiej strony mogę sobie odblokować skrót. Ops. I... Wii! No jest, pierwsze miejsce, elegancko. A tamto nie wiedziałem, że jest pokaz siły, chyba że... Może teraz ktoś tu aktywuje, no, oby nie. Zresztą anyway, nawet jeśli to się stanie, to i tak zdążę. Myślałem, że jestem tu za zakrętem, więc ten pokaz siły mnie nie sięgnie tutaj. Ała. Znowu sobie rysuję lakier. O nie, nie, nie. O nie, mój kolego. O nie, o nie, o nie, o nie. Może go nie zniszczyłem, ale z drugiej strony to spowolniło nieco jego zapędy. Ku pierwszemu miejscu, które należy się tylko i wyłącznie mnie. Au. Ale ktoś ewidentnie chce mi je odebrać. Wiedzcie, że ta osoba jest przeklęta i trafia na moją czarną listę. Need for Speed Most Wanted, pierwsza seria. Kiedy byłem jeszcze taki niepewny. I ta czarna lista, gdzie się przebijało przez kolejnych rywali. A ty kurde, co? Masz za równą karoserię? Ktoś ci nie chciał wyklepać? Tups! Ha, jeszcze tam pojechał, debil! Dobra, ale może da radę na skrót? Nie załapię się niestety. Oła. Wow, 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 wow. Skrócik. Ej! Jeszcze przez to przegram pewnie. Oła. O, fuck. Ach. Może dobrze, że wziąłem tam poprzednio ten wyścig? Albo nie. Kurde. A w poprzednim epizodzie było tak pięknie. Dobra, 2580. Proszę dalej. Dobra, jest dodatkowe wydarzenie, kolejne eliminacje. Spoko. Nie, nie, żebym się czepiał, ani nic, mi to pasuje. Escape, rozegraj ponownie. Ej, nie, no ale naprawdę, to jest jakaś straszna losowość, jeśli chodzi o właśnie te wyścigi. Bo raz jest jeden epizod, gdzie naprawdę fajnie mi idzie, wygrywam wszystko ładnie. Jest epizod potem, gdzie się męczę strasznie. A w końcu, bilansując to wszystko, otrzymujemy epizod, w którym jeden wyścig wygrywam, jeden przegrywam. Przez to muszę go powtarzać. O, może, może, może. Może, może? Chyba nie. Ale z drugiej strony mam już wystarczająco dużo siły, żeby odpalić ze trzy pokazy siły. Albo jeden taki większy. Dups. Byle się pozbyć rywali, byle się pozbyć właśnie stawki całej. Szóste miejsce. To trochę mnie nie satysfakcjonuje. Ała. Się rozbiłem. Uuu! Tam widziałem całkiem duże towarzystwo. Dobra, drifting. Spokojnie. Jest. Trzy. Trzecie, drugie, pierwsze miejsce. No, i o to chodzi. I pierwszy z głowy. Jeszcze sześciu. Plus ja, czyli jest siedmiu kierowców w stawce. Dups.
A, wiedziałem, że nie zdążę na skrót. Zatem zostaj mi tylko nabić sobie trochę siły. Kolejny wyeliminowany, spoko, cóż za mną są. Ajajajajajajajaj, co tu się dzieje? Mam do was prośbę, niech ktoś policzy wybuchy w tym momencie. Tak po prostu. Ups. No i co? O, wow, nie, w swoją pułapkę nie wpadnę. Dobra, drugie miejsce, jeszcze pięciu, czterech przeciwników zostało. Stru. I co? O, bezpieczny. Tak, jeszcze dwóch. Dobra, jest pierwsze miejsce. Teraz tempo. Ała. A nie, ale jest spoko, prowadzę jeszcze. Zatem nie ma tragedii. Oh shit. Fuck. Wiecie co? Chyba jednak będę musiał to powtórzyć. Chyba nie muszę dodawać, że nienawidzę tej gry. Zatem cięcie, zaraz wracam. No, już w końcu skończyłem. I to jest kolejny wyścig, którego mam serdecznie dosyć. A jakie autko odblokowałem? Jakaś taka nagroda pocieszenia, czy coś w tym stylu? Nie znam jego dokładnych statystyk, ale dowiemy się o tym jutro. Jutro sobie poznamy właśnie to autko nieco bliżej. W dniu trzecim, w kolejnym wyścigu typu eliminacja oraz wyścigu elitarnym. Zatem dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się jutro w dniu trzecim epizodu 9. Zatem trzymajcie się i czołem!